prokuratura okręgowa prowadziła postępowanie w sprawie tak zwanego zasypania wykopu na rynku w Lubinie, w miejscu, gdzie miała być wybudowana przez firmę WOMAG galeria. Ten wykop szpecił miasto, stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. To był wykop po dokonanych pracach archeologicznych i istniał on przez parę lat dlatego, ponieważ cały czas inwestor był przekonany, że uzyska zezwolenie na budowę i będzie mógł budować tam obiekt typu galeria handlowa. Ostatecznie do wydania pozwolenia na budowę nie doszło, ale problem tak zwanej dziury w ziemi pozostał. Ten problem budził zaniepokojenie mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy tam mieszkali w okolicy, a także, tak jak powiedziałam, stwarzał realne zagrożenie dla tych mieszkańców, ponieważ ten wykop był dosyć głęboki. W 2009 roku prezydent miasta Lubina podjął decyzję o tym, że ten wykop trzeba zasypać. I ze względów estetycznych, i ze względów bezpieczeństwa. Zaczęto zastanawiać się nad tym, w jaki sposób to zrobić, tak aby nastąpiło to jak najszybciej. W tym celu, aby można było ten wykop zasypać, została zawarta umowa użyczenia nieodpłatnego tego gruntu, na którym miała być wybudowana galeria. To były 3 działki gruntu, a następnie już po zawarciu tejże umowy użyczenia została zawarta umowa z firmą budowlaną, która dokonała zasypania tego wykopu. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą umowę użyczenia, to ona została podpisana przez sekretarza miasta, pana Lecha Dłubałę. Natomiast już Troszeczkę się zmieniam. Dobrze, to może skończę na tym, że ta umowa została podpisana przez pana Lecha Dłubałę. Od razu chcę powiedzieć, że ponieważ ta umowa nie powodowała żadnych konsekwencji finansowych dla miasta, to nie potrzebowała ona kontrasygnaty skarbnika miasta. Bo też tutaj badaliśmy te umowy pod takim kątem, czy te umowy zostały właściwie przepodpisane, czy jeżeli chodzi o reprezentację ze strony miasta. Jeżeli chodzi o wybór firmy, która dokonała zasypania tego wykopu, to była to firma, która została wyłoniona w ogóle po to, aby wykonywać prace budowlane na terenie Lubina, typu jakieś ciągi komunikacyjne, typu ścieżki rowerowe i tak dalej. I między innymi, jak pojawił się ten problem, to prace te zostały zlecone tej firmie, prace zostały wykonane, firma wystawiła fakturę i ta faktura została zapłacona przez Urząd Miejski w Lubinie. I proszę Państwa, teraz zastanawialiśmy się nad tym, prowadząc to postępowanie, bo tego dotyczyło zawiadomienie, czy tak naprawdę to ta kwota 168 tysięcy złotych za zasypanie tej dziury powinna być zapłacona ze strony Urzędu Miejskiego. Pamiętajmy, że odpowiedzialność z tytułu artykułu 231 za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień ponoszą tylko funkcjonariusze publiczne. W tym przypadku możemy tutaj mówić o prezydencie oraz o jego współpracownikach, którzy działali w jego imieniu. Ale też przestępstwo to musi spowodować skutek w postaci naruszenia interesu prywatnego lub interesu publicznego. W tym przypadku, jeżeli mówimy o interesie prywatnym, to może być to tylko interes prywatny tejże firmy, której rachunek został zapłacony. Natomiast jeżeli chodzi o interes publiczny, no to o takim interesie mówimy wówczas, jeżeli mamy na uwadze ten cel, któremu przyświecała ta umowa. Chodziło przede wszystkim o to, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Lubina, a także by poprawić estetykę tego miejsca. Za takie kwestie odpowiedzialny był właśnie prezydent miasta. I prokurator uznał, że prezydent miasta
realizując ten rachunek, mając na uwadze te cele, nie przekroczył swoich uprawnień ani nie dopełnił obowiązków. Ponieważ cele, które nakładała na niego ustawa, nakładały na niego przepisy ustaw samorządowych, zostały zrealizowane. Tu na marginesie także chcę powiedzieć, że umowa ze spółką Galeria Rynek o użyczenie tego gruntu nadal obowiązuje. Ta umowa przewiduje również możliwość refinansowania tej umowy. Więc nie ma jeszcze, nie jest jeszcze przesądzone, że ta umowa po jej zakończeniu nie będzie przez tą spółkę refinansowana na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubinie. O tym jeszcze jednak na tym etapie nie możemy przesądzać, ponieważ ta umowa dalej obowiązuje. Prokurator skupiał się też przede wszystkim na tym, żeby ustalić, czy prezydent i jego współpracownicy, którzy podpisywali tą umowę i pod względem merytorycznym zatwierdzali fakturę, naruszyli interes prywatny lub interes publiczny. Stwierdziliśmy, że ten interes nie został naruszony, dlatego też postępowanie zostało umorzone wobec stwierdzenia braku znamion przestępstwa.